400 tysięcy złotych na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Małopolsce. Takie dofinansowanie otrzymało Brzesko, a także powiaty limanowski, tarnowski i suski. W najbardziej niebezpiecznych miejscach pojawią się lub już się pojawiły sygnały świetlne, które włączają się, gdy pieszy wchodzi na jezdnię, a także dodatkowe oznakowanie. Porozumienie z samorządami w tej sprawie podpisał wojewoda Małopolski. O szczegółach Agata Jędrzejczyk-Dyląg. Piesi ze słuchawkami na uszach i z komórką w ręku. Kierowcy rozkojarzeni i wiecznie w pośpiechu. Tymczasem o tragedię na pasach nie trudno. Tylko w Małopolsce w tym roku zginęło na przejściach dla pieszych 15 osób. 196 zostało rannych. Brzesko, przejście dla pieszych. Ulicą Kościuszki kierowcy wjeżdżają do miasta, nie zawsze pamiętając, że są już w terenie zabudowanym. Jest niebezpiecznie. A jak się zachowują kierowcy? Jak szaleńcy. Jak podkreśla policja, piesi też nie są bez winy. Nietrzeźwość, brak odblasków to ich grzechy. W tym roku, w okresie od stycznia do końca września, na terenie powiatu brzeskiego mieliśmy 15 zdarzeń z udziałem pieszych. I co warto powiedzieć, w 7 przypadkach to piesi byli winni. Ale też najbardziej poszkodowani. By lepiej ich chronić i wzmóc czujność kierowców, na 4 przejściach w Brzesku zamontowane zostały poziome i pionowe znaki ostrzegawcze, w tym specjalne światła, co szczególnie istotne teraz, gdy dni są szare, a zmrok zapada wcześnie. Kiedy pieszy wchodzi, zbliża się do tego przejścia, zapalają się takie bardzo wyraźne, żółte, ostrzegawcze lampy, no a w nocy odpowiednia cała iluminacja. Na pewno nie da się nie zauważyć takiego przejścia. Dzięki prawie 100 tysiącom złotych dofinansowania z budżetu państwa w Brzesku udało się zmodernizować przejścia w miejscach o największym natężeniu ruchu, zlokalizowane obok szkół, urzędów i placu targowego. Będziemy rozmawiali z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, aby kontynuować ten projekt. Wiemy, że samorządy są nim bardzo zainteresowane. W ramach programu Razem Bezpieczniej przejścia dla pieszych są już modernizowane w powiatach suskim, limanowskim oraz w tarnowskim, w Zbylitowskiej Górze, Ciężkowicach, Tuchowie i w Stróżach. Agata Jędrzejczyk-Dyląg, Kronika.